Dzień dobry, kochani. Dzisiaj troszeczkę z tej perspektywy, bo jeszcze jestem nieogarnięta, wyglądam okropnie. Na razie mam tylko nałożoną pielęgnację, bo trening zrobiłam, tu sobie przygotowałam śniadanie, jak możecie zobaczyć. Dwa jajka ugotowałam sobie na twardo, tu mam pomidorki koktajlowe, ogórek konserwowy, niestety nie mam innego, więc musiałam się tym zadowolić, dwie łyżki jogurtu zwykłego i tutaj mam jakieś ziarna słonecznika, a tu mam przyprawy, więc zaraz sobie to wszystko wymieszam. Herbatka zielona z pigwą Bic Active parzy mi się. Ja idę dokończyć makijaż i myślę, że się po prostu później do Was jakoś odezwę, jak sobie zrobię przerwę w pracy. Powiem Wam, że musiałam zmienić dni mojego treningu. No bo nie wiem, czy powiedziałam, już chyba nie pamiętam, ale tak, jestem po treningu, po kąpieli, jestem ubrana, bo no dlaczego musiałam zmienić terminy? Dlatego, że w tych dniach, kiedy ja ćwiczyłam, to niestety, ale chodziłam do biura, więc nie chciało mi się za bardzo, powiem Wam szczerze, w tę zimę, czyli w te mroźne dni wstawać o 5 rano, żeby o 6, po 6 już być po treningu, wykąpać się, więc stwierdziłam, że no nie, jeżeli jak jestem w domu, to jest chyba najlepszy moment, żebym wtedy sobie te treningi robiła i sobie po prostu przełożyłam. Czasem oczywiście, jak mi się uda wstać o 5 rano we wtorek czy w czwartek, to jak najbardziej taki trening sobie robię, ale mimo wszystko powiem Wam, że wolę jednak ten trening zrobić, jak na spokojnie sobie pracuję w domu, bo wtedy mam większy komfort i nie muszę się śpieszyć, że o 7, po 7 już muszę wychodzić z domu, żeby zdążyć na 8 rano do pracy, do biura. No dobrze. Kochani, jeżeli coś jecie, życzę Wam smacznego. Ja zabieram się za swoje śniadanie, idę dokończyć makijaż. Was oczywiście zapraszam do tego, żebyście sobie usiedli wygodnie, wzięli coś dobrego do picia, a my zaczynamy. Wiecie, jak bardzo kocham kawę i wiecie, że poszukuję cały czas nowych smaków, nowych aromatów. Testuję w sumie te same marki i teraz sobie też zamówiłam przez Allegro. Sklep nazywa się Sklep Kawa, po prostu. Więc pozwólcie, że ja otworzę tą paczuszkę i Wam pokażę, na które dwie kawy, bo dwie kawy dosłownie zamawiałam, które tym razem wrzuciłam do koszyka. O! Mamy. Tutaj jest lawatca, pewnie Wam znana. Obie są 100% arabiki, bo takie lubię najbardziej. Więc zobaczymy. Ta chyba kosztowała 50 parę złotych. Ta Dielmayr Crema Pro Domo. Ona kosztowała chyba 30 parę złotych. Ja postaram się Wam obie kawy podlinkować. Zobaczymy. Będziemy testowali. Ta jest jakaś premium blend, a ta jest zwykła, więc no zobaczymy. W każdym razie na chwilę obecną mogę Wam powiedzieć, że ceny kaw w tym sklepie, właśnie Sklep Kawa, są naprawdę bardzo fajne i rozsądne. I tutaj muszę niestety powiedzieć, że to są ceny, które mocno rywalizują, jeżeli chodzi o sklep, w którym ja zawsze kupuję, czyli konesso.pl. Więc kochani, jak macie ochotę i zaczynacie swoją przygodę z kawą, to spróbujcie sobie po prostu wejść tam na stronę Sklep Kawa. Oczywiście pamiętajcie również, żeby przejść sobie z tego linku, który macie na dole w opisie Tipli, żeby Wam się tutaj też bonusy zwracały za zrobione zakupy. Dobrze kochani, pakuję, chowam te kawy, jak je przetestuję. Na pewno nie omieszkam, żeby się z Wami podzielić moją opinią na ich temat. A być może ktoś z Was już pił te kawy, więc możecie napisać na dole w komentarzu, jak Wam smakowała. Ostatnio przeglądałam Instagrama i powiem Wam szczerze, że zachciało mi się bułek. Po prostu zwykłych takich mlecznych bułek. I trafiłam na bardzo fajny przepis, a mianowicie będą to bułki z dużą ilością sezamu, który będzie na wierzchu moich bułek. I teraz tak, ja tu mam ściągę, ale Wam powiem składniki, postaram się również Wam napisać na dole w opisie, natomiast myślę, że jak teraz podam, to też
dla Was będzie, będzie dla Was ułatwieniem po prostu. Dwa jajka, łyżeczka soli. Tutaj mamy 25 g świeżych drożdży. Wiem, że one tak dziwnie wyglądają, bo to są drożdże zamrożone. Do tego 55 g masła, 620 g mąki pszennej, no najlepiej typu 550, 550, jak nie macie, może być zwykła. Do tego 50 g cukru i 310 ml mleka. I teraz Wam powiem, co ja będę robiła po kolei. W pierwszej kolejności musimy podgrzać mleko i będziemy łączyć mleko, drożdże, cukier i do tego będziemy dodawali 3 łyżki mąki. To wszystko wyrabiamy w mikserze i następnie będziemy odstawiali ten zaczyn nasz na 20 minut pod przykryciem. A co dalej, to zobaczycie. Dobra, wstawiam mleko, podgrzewam i biorę się do pracy. Teraz kochani, do drożdży, bo drożdże powinny pracować i widać, że już zaczęły pracować. Spójrzcie. O, tak może będziecie widzieli. Teraz wrzucamy wszystkie składniki, czyli roztopione masło, mąkę, sól i 2 całe jajka. Całość masy będziemy wyrabiać przez około 10 minut, może nawet 10 minut, trochę więcej, tak żeby porządnie to się wszystko połączyło w naszym robocie kuchennym. Tak wyrobione ciasto musimy przykryć folią spożywczą i odstawić, wiecie co, w ciepłe miejsce na minimum godzinę. Spójrzcie, to ciasto jest takie dość zwarte, więc dobrze, niech ono sobie garuje. I teraz wiecie co, ja przykryję jeszcze ręcznikiem, tak na wszelki wypadek. O, i odstawiamy na godzinkę. Już godzina minęła. Pięknie ciasto rzeczywiście podwoiło swoją swoją ilość. No cudownie, spójrzcie. I teraz tak, musimy wziąć stolnicę albo na stole, albo no, na cokolwiek tylko chcecie. To ciasto musimy wziąć, przełożyć na tą stolnicę podsypanej mąką. Ja troszeczkę tutaj tej mąki wyłożyłam. I wyjmujemy. I z tego ciasta musimy zrobić taki mniej więcej wałek. O. I teraz to ciasto musimy podzielić na 18 mniej więcej równych części, żeby zrobić po prostu bułki. Mi wyszło 16 części, więc no trudno. Ok, i z tego lepimy kulkę.
Znaczy z każdego kawałka lepimy kulkę. O, i zagniatamy ją tak bardziej o podspód. O, i tak lecimy z dalszą częścią. Teraz nasze bułki musimy przełożyć na blaszki wyłożone papierem do pieczenia, takich, wiecie, odstępach od siebie. I teraz każdą blaszkę przykrywamy ręcznikiem, ściereczką, wszystko jedno, i odstawiamy na kolejne 20 minut do wyrośnięcia. A w tak zwanym międzyczasie przygotowujemy sobie roztrzepane żółtko razem z mlekiem, no i oczywiście do posypania sezam. Także 20 minut i wracam. Jeszcze tak na szybko chciałam Wam pokazać, jak prezentuje się ten wazon, który kupiłam w Home & Duo. Spójrzcie, no jest piękny, bardzo ładnie wygląda, idealnie tutaj pasuje w to miejsce. Może tak Wam pokażę. No super. Ten styl właśnie czarno-biały z takimi dodatkami. Jeszcze się też tak mocno zastanawiam, wiecie, nad czym? Nad tą podkładką złotą. Bo nie wiem, czy ona akurat tu pasuje. No ale dobrze, na razie jest, więc niech ona sobie będzie. Tu jest jabłuszko, które kupiłam chyba... Gdzie je kupiłam? Ja je chyba kupiłam w Pepco. No i tu taki zestawik, kwiatuszki. Tę lampę, którą kupiłam również w Home & Duo. Też była jakaś fajna promocja na nią, bo jedną rzecz się kupowało, a druga była za... Ile? Za złotówkę chyba. Jakoś tak. Tak więc tu mam taki, powiedzmy, ołtarzyk zrobiony. No ale mnie osobiście się to podoba. Tak jak widzicie, postawiłam na takie większe rzeczy, a nie na takie małe duperelki. Tu się nic nie zmieniło. Tu ten kwiat przestawiłam, przyniosłam z mojego studia. Troszeczkę musiałam poprzycinać kwiatków. Nie wiem, czy coś robiłam nie tak, czy one tak po prostu mają. Mam nadzieję, że tu trochę słońca to dobrze im zrobi. Widzę, że tutaj idzie nowa szczypka, czy jak to się nazywa? Nowy pęd. Dobra, niech on sobie tutaj stoi, nie chcę mu przeszkadzać. Niech łapie promienie słońca. Te rzeczy, no to tak jak Wam mówiłam, to jest duży świecznik, również z Home & Duo. Chyba. Czy to jest homla? Zaraz Wam powiem. Zaraz Wam powiem. To jest kamienne. Tak, to jest Home & Duo. I to tyle nie kosztowało. Znaczy, taka cena była pierwotna. Ale ja też za chyba jakąś fajną promocję złapałam i była bardzo tania. No tutaj ostatnio mocno palę, wiecie co? Warm Kashmir. No i tutaj... Ten mój stoliczek biały, bardzo fajny jest. Zastanawiałam się, wiecie co, czy nie kupić tutaj jakiejś takiej srebrnej albo złoto-czarnej konsoli, ale stwierdziłam, że zostaję przy tym. Mandareneczki już mi się kończą. Nie wiem, czy akurat tego nie zmienię, no ale na chwilę obecną myślę, że tak sobie może to tutaj stać. Myślę, że chyba ładnie wygląda, co? Co o tym sądzicie? O! I teraz każdą bułkę, moi drodzy, musimy wziąć i posmarować, tak jak Wam mówiłam, żółtkiem z mlekiem. I teraz bułki posypujemy sezamem.
Teraz taką blaszkę wkładamy do piekarnika nagrzanego. Ja już sobie właśnie go wygrzałam trochę wcześniej. 190 stopni na 25 minut. I tak wyglądają te bułeczki. Muszę Wam powiedzieć, że nie musicie trzymać ich w piekarniku do 25 minut. Wystarczy, że one się Wam fajnie zrumienią. Mam nadzieję, że one w środku są upieczone. No tym bardziej, że piekarnik już był mocno nagrzany, więc one już tą ciepłotę od razu, jak wstawiłam, uzyskały. Więc teraz czekam, aż one mi przestygną. Tamte oczywiście też powkładam, upiekę. I myślę, że sobie przekroimy jedną taką bułeczkę i Wam pokażę, jak ona wygląda w środku. No a ja już nie mogę doczekać, powiem Wam szczerze, a pachnie bardzo fajnie. Moi drodzy, jak widzicie, trochę tego jest, więc myślę, że nie będę tutaj czekała. Nie będę Was trzymała w niepewności. Te troszkę mi się przejarały, bo jak możecie zobaczyć, były trochę większe. I bałam się, że one się nie dopieką, ale myślę, że się dopiekły. Już Wam pokazuję, jak wyglądają w środku. Spójrzcie, przepiękne bułeczki, idealne na śniadanie, więc myślę, że tutaj nawet nie trzeba nic kombinować, wiecie? Kurczę, za dużo tego sezamu dałam. Wystarczy po prostu zwykłe masło, odrobina soli. No i próbuję. Rewelacja. Bardzo dobrze będą się też sprawdzały, wiecie, z czym? Z konfiturą albo z drzemem. Przepyszne. Super. Wypróbujcie sobie i koniecznie dajcie mi znak, jak Wam ten przepis się sprawdził i czy Wam przede wszystkim smakują. Ale powiem Wam, że są naprawdę rewelacyjne. Super. Tu jak myślicie, co powstaje? Zaskoczy Was? Tak jest. Pomidorowa. Tak mi się zachciało, tak zatęskniłam po tych świętach, wiecie co, za talerzem zwykłej pomidorowej. Za talerzem zwykłej pomidorowej, którą robię głównie na pomidorach, na warzywkach typu marchewka, pietruszka. Do tego daję odrobinkę, zaraz Wam pokażę, zwykłego koncentratu i powiem Wam, że jest piechotka. Tak tęskniłam, ale dobrze, że się jakby przegłodziłam, bo tak naprawdę dzięki temu, że na tych świętach, że podczas świąt jemy zupełnie inne potrawy, to jesteśmy w stanie zatęsknić za tymi naszymi ulubionymi. A w tle zmywarka, także bardzo Was przepraszam. Kochani, myślę, że będziemy już kończyć tego vloga. Ja już tak, włosy sobie umyłam. Nałożyłam olejek, jakąś taką też odżywkę fajną, którą ostatnio sobie testuję. Pielęgnacja jest na twarzy. I użyłam, wiecie czego? Tego olejku The Ordinary. I to jest chyba z jakimś kwasem, więc ja go sobie na razie testuję. Ale powiem Wam, że używam go już chyba trzeci, czwarty raz. I rzeczywiście widzę poprawę. Te przebarwienia, jakie miałam na skórze, rzeczywiście gdzieś tam są zminimalizowane. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, znaczy zapytać Was z tej strony, czy Wy może oglądacie serial Osiecka? Powiem Wam, że jestem pod wrażeniem tego filmu. Nie sądziłam, że on może mi tak bardzo przypaść do gustu. I powiem Wam, że mam takie mieszane uczucia. Jeżeli podobnie myślicie, albo macie troszkę inne zdanie na ten temat, napiszcie mi koniecznie na dole w komentarzu, jestem ciekawa Waszych przemyśleń, Waszych odczuć. Ale powiem Wam, że jest ten naprawdę świetnie film zrobiony. Nie wiem, ile tam jest w tym prawdy, nie wiem, czy to rzeczywiście jest na zasadzie jakichś faktów, czy to jest też troszeczkę, wiecie, zmyślone na potrzeby filmu.
Jakoś nie szukałam, nie weryfikowałam tych informacji, ale jeżeli wy macie jakieś informacje odnośnie fabuły i tego, co jest prawdziwe, a co niekoniecznie, też dajcie mi, kochani, znak. Jestem właśnie tego bardzo, bardzo ciekawa, ale muszę przyznać, że rzeczywiście świetnie zrobiony film, ujęcia, gra aktorska i naprawdę ten film wciąga. No to chyba tyle, moi drodzy. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że było Wam miło i sympatycznie. Troszkę się w tym filmie podziało. Mam nadzieję, że znaleźliście inspirację, odpoczęliście przede wszystkim. No i co, kochani? Będziemy się widzieli w następnym moim filmie. Do następnego. Ciao! Play. It's not a solid man.